Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krupier i witam was w takim audiologu, jak zwykle, no taki audiolog, no nie wiem jak to tutaj bardziej nazwać, ponieważ to nie jest audiolog, gdzie konkretnie mówię o jakichś tematach czy coś takiego, tylko was chcę o czymś poinformować. Audiolog z kolei trzeci, drugi, czwarty, nie wiem, ale będzie numerek, także zauważycie. Więc tak, krótko i na temat, żeby tu nie przedłużać, pewnie pierwsza wasza myśl, o kurde, nie ma Herosa i teraz muszę oglądać jakieś informacje. No niestety. Nie oglądać, a bardziej słuchać, okej. Dobra, przechodzimy do samych informacji. Będę tutaj mówił od najmniejszych do największych, więc tak. Chciałbym wam przekazać parę rzeczy, typu pytaliście się mnie w komentarzach, w wiadomościach o serię Top 10. Więc tak, seria Top 10 głównie polega na tym, że ja oceniam, mam tutaj, to jest tylko moja opinia, ale to zaraz. Oceniam zamki, jednostki, jakieś tam różne bariery i rzeczy w grach ogólnie. No czy no ogólnie to jest cały czas Heros 3. Ale i pewnie z czasem to zmieni. Z czasem się wszystko oczywiście zmieni. Ale nie, jest to Heros 3 i oceniłem już jednostki najlepsze i najgorsze i zamki i bodajże coś tam jeszcze oceniłem. I chyba czary, o ile się nie mylę. Tak, czary to były. I tak, nadszedł wielki spam. Spam dobrych komentarzy i spam dobrych, czy spam dobrych komentarzy i spam złych komentarzy. Czemu tak podzieliłem dobre i złe? Już wam mówię, okej. Okay. Pierwsze komentarze, te dobre, to były coś takiego w sensie, że no, wszystko okej, okay, ja bym sobie ułożył tak i wszystko byłoby git. I jest okej, okay, dobry komentarz, że ocenił tutaj moją pracę, że jest okej, okay, że ja sobie tak oceniłem i napisał swoją sugestię w komentarzu, jak on by to zrobił. A te złe komentarze to były typu, nie wiem, nie umiesz coś tam oceniać, w ogóle zakończ to, po co to tam... Krótko mówiąc, to jest czysty hejt. Ja się tym głównie w ogóle nie przejmuję, to jest wasza opinia, wasze komentarze, ale po prostu tego było aż nadto za dużo, że się to przerzuciło na inne filmiki, bo zablokowałem komentarze i przerzuciło się to na prywatne wiadomości. Więc tak. Może i nie wspominałem już teraz, nie będę specjalnie odpalał tam kilku filmików, żeby to sprawdzić, ale staram się to mówić przy tych top tenach i przy innych też rzeczach, gdzie coś oceniam, że to jest tylko moja osobista opinia i nie musicie się z nią, z tą opinią w 100% zgadzać. Nie musicie mi od razu pisać, że nie wiem, no nie wiem, że nie mam w ogóle tego oceniać, jak nie potrafię, czy coś takiego. Jak można napisać, że ja nie wiem, nie potrafię czegoś ocenić? To tak jakbym, nie wiem, powiedział, że zamek to jest bardzo głupi, cytadela to jest niefajna, czy coś takiego. No nie, ja wady i zalety przedstawiam, przynajmniej się staram przedstawić to wszystko, jak tylko najlepiej mogę. Po prostu gram już tyle lat w Herosa, z przerwami oczywiście, no nie gram non-stop, z przerwami. No i po prostu daję jakby swoją ocenę i swoje relacje z gry. A to, że ja gram najczęściej Necropolis, no to wynika po prostu z gry. Oceniłem Necropolis na miejscu pierwszym, po prostu najdłużej Necropolis gram, bo mi się najlepiej nią gra. Na przykład, nie wiem, mógłby być najlepszy zamek taki w ogóle, konkretny w ogóle, najlepszy, powiedzmy, na przykład lochy, powiedzmy najlepsze i w ogóle. Wszystkie jednostki mają po 300 życia. I wy myślicie, żeby to było fajne, że nie wiem, wszystkie jednostki po 300 życia czy coś takiego i bym to jeszcze wpieprzył na pierwsze miejsce i zaraz by poszło, oceniłeś to na pierwsze, bo mają wszystkie jednostki po 300 życia. Także krótko i jeszcze raz, to jest tylko moja opinia, nie musicie się z nią zgadzać. Jeżeli, nie wiem, chcecie mi napisać, że nie wiem, że coś źle robię i w ogóle, to możecie mi to napisać, ale nie w takiej formie, że nie wiem, że nie rób tych filmów, jak nie umiesz oceniać, bo komentarz jest w ogóle nie na miejscu. Także jeżeli macie już tak komentować, to nie komentujcie. Okej, okay. To jest taki pierwszy jakby podpunkt. Komentarze, te zablokowane komentarze pod filmikami top 10. Drugi temat to jest temat przesyłania filmów. Więc tak, pewnie niektórzy z was wiedzą, ci co mają Facebooka na pewno wiedzą, a znaczy ci co oczywiście polubili mnie na Facebooku to na pewno wiedzą, a ci którzy nie polubili bądź nie wiem, nie wiedzą, że mam fanpage'a, a mam, czasami trzeba czytać opisy, ale okej, okay, mam fanpage'a, dobra, mniejsza. Jest coś takiego z przesyłaniem filmów, że ja chodzę, tak jak wy, przynajmniej większość z was, chodzę pewnie do szkoły i również chodzę do pracy.
pracę mam normalną, a szkołę mam zaoczną. I szkołę mam co niestety 2 tygodnie, sobota i niedziela, do naprawdę późnych, godzin. Czasami do 17, czasami do 18 od samego rana. I też mam pracę, która to nie wiem, jeżeli są tu wśród was osoby, które ogarniają, jak to jest z pracą, to nie jest to praca na umowę zlecenie, tylko to jest praca na umowę o pracę. Czyli no niestety muszę chodzić tak, jak mi grafik po prostu dają i tak muszę niestety chodzić. Czyli 2 razy ranki, 3 razy popołudniówka, 3 razy nocka, 7 dni w tygodniu. No niestety muszę chodzić i czasami no po prostu tego czasu brak. Ale po prostu tak polubiliście te filmy. Może nie jest to jakiś taki odzew 100 tysięcy i w ogóle, ale po prostu dla mnie to jest... Po prostu wystarczy, nie wiem... 100 wyświetleń i dla mnie to już jest coś. To już jest po prostu coś. Dzięki YouTube'owi poznałem kilka naprawdę ciekawych osób. Miałem dostęp do rozmowy, ale jakaś relacja pomiędzy takimi większymi YouTuberami. Czy ktoś polecił, czy w ogóle miałem, nie wiem, szansę, jakąś rozmowę w prywatnym wiadomości. Naprawdę było coś, bo kiedyś naprawdę myślałem o nagrywaniu i w ogóle, ale no nie udawało się, no z powodów finansowych, że nie mogłem sobie komputera normalnego kupić, ale no rozpocząłem pracę i jakoś ten komputer sobie tutaj kupiłem i jest możliwość nagrywania i nagrywam. I mimo tego czasu, że nie mam w ogóle prawie że czasu na nagrywanie, ja to robię, że ten czas, kiedy ja powinienem odpoczywać, nie wiem, po pracy czy coś takiego, ja ten czas jakoś sobie, znaczy też odpoczywam, no bo nie będę się jakoś wykańczał czy coś, ktoś by mógł sobie tak pomyśleć. Ja ten czas jakoś sobie ograniczam, czas na odpoczynek i czas tutaj na nagrywanie. I kiedy tylko mogę, kiedy mam naprawdę większą, nawet małą chwilę, to ja to robię. Ale nie, to nie jest takie nagrywanie na siłę, tylko czasami naprawdę, no nie wiem, nawet jak odpocznę, to nie mam tej takiej, muszę mieć tą wenę taką do nagrywania, że o, to będzie teraz taka chwila na nagrywanie, coś takiego, co, no nie wiem jak to powiedzieć, no taka chwila na nagrywanie. No wiecie, bo jakbym coś robił na siłę, to bez sensu byłoby to oglądanie. No, spotkałem się, ale tutaj nie będę oczywiście wymieniał, spotkałem się i nawet ci youtuberzy nagrywają do dnia dzisiejszego, że tak powiem, na siłę, ale to już nie będę się zagłębiał w te tematy. Dobra. I w sumie jeszcze z takich informacji, taki już podpunkt 3 w zasadzie, to jest podziękowanie za 300 widzów. Ludzie, dziękowałem wam jak normalnie szalony chyba za 50 widzów. Normalnie tak byłem podjarany, że nie pytajcie. Jak miałem 100 widzów, dla niektórych to może być śmieszne, oczywiście. No 100 to są prawie dla niektórych nic. Nie? Dla niektórych to pewnie codzienność, że 100 widzów to mają pewnie dziennie. A dla mnie 100 widzów po takim czasie to już później było mega. A jak później zaczęło rosnąć, później to polecenie u Roya. 150, 200, 250 i nagle wybiło 300. Znaczy no już nie jakoś teraz, tylko troszkę tam wcześniej, kilka dni temu to 300 wybiło, teraz bodajże jest 305, 6 albo 7, coś takiego. To już w ogóle jest mega i widzę, że te subskrypcje idą do góry, wyświetlenia również idą do góry. Ja co prawda nic z tego nie mam, ale po prostu, znaczy nie mam w sensie takim jakimś materialnym czy coś takiego. Nic z tego nie mam, ale mam tą satysfakcję, że jednak jakby dążę do tego celu, tak? Kupiłem komputer i wszystko jakby idzie po mojej myśli, że jednak cały czas ludzie oglądają i podoba im się to i nie zaprzestają pytać mnie, kiedy następny odcinek i w ogóle. I to jest naprawdę bardzo fajne i takie motywujące do naprawdę, no, do robienia kolejnych materiałów, że wiecie, no, piszecie mi te komentarze, kiedy kolejny odcinek i tak wiecie, jest to podbudowanie. Że widzę komentarz i zaraz, no, widzę, że chcą. Piszę, mimo że pisze na przykład 1, 2, 3, 5 osób, to ja wiem, że wszyscy chcą. Co prawda, jedni może nie lubią Herosa trójki, a wolą piątkę, a ci, co nie lubią piątki, wolą trójkę, a są też osoby, co lubią to i to i tak wiecie, muszę trochę mieszać te filmy, że czasem dodam trójkę, czasem dodam piątkę, czasem dodam teraz niedawno Batmana, bo tak sobie pogrywam czasami, taka odskocznia moja sobie, taką znalazłem. I czasami też dodaję takie poradniki, ale właśnie na te poradniki to potrzeba naprawdę więcej czasu. I te filmiki, jak widzicie, też nie są że codziennie dodaję czy coś takiego, bo czasami naprawdę nie mogę dodać codziennie, chociaż bym naprawdę bardzo chciał. I to by był taki z podziękowań za 300 i ogólnie z przesyłaniem filmów, jakby to było.
komentarze w sumie powiedziałem i to chyba byłoby na tyle. No bo co w sumie jeszcze bym miał wam przekazać? Już prawie 10 minut gadam. Chyba byłoby to na tyle. Jeszcze odcinek świąteczny to dodam wam jutro, także spokojnie, bo dzisiaj to jeszcze wrzucę, ale pewnie widzicie to już w dzień Wigilii. Kto nie widzi, to pewnie... to jest dzień przed Wigilią tak naprawdę, o dobra. Cóż, to by było na tyle i ci, co wytrwali aż do tego momentu, to jutro dodam być może jakiś odcinek z Harosa Trójki. Okej, dobra, to już by było na tyle, bo już zacznę myśleć i zacznę gadać o głupotach, także dzięki wam wszystkim za wysłuchanie tego audiologa, chciałem powiedzieć oglądanie, za wysłuchanie tego audiologa i myślę, że załatwiłem kilka spraw, a jeżeli macie naprawdę jeszcze jakieś pytania, to teraz możecie zostawić to wszystko pod tym filmem. Jeżeli macie naprawdę jakieś pytania do wszystkich filmów, które były wstecz, nie do których się pojawią, tylko do tych, co były wstecz, jeżeli macie jakieś pytania czy coś, to oczywiście na nie odpowiem już w komentarzach i na każdy komentarz obiecuję, że odpowiem. Tylko nie piszcie mi jakiś głupi komentarz, bo na to nie odpowiem, tylko na naprawdę konkretne pytania. A, i teraz mi się moment przypomniało, temat Heros 1. Ktoś mi tam kiedyś pisał, już teraz też mi nick uciekł, ktoś mi pisał, że zasubskrybował mój kanał, ponieważ zobaczył, że nagrywam Herosa 1, czy coś w ten deseń. I to się tyczy teraz tej osoby, co mi to napisała. Ta osoba na pewno wie, bo mniej więcej zacytowałem treść wiadomości i wszystkich ogólnie widzów, co tam to oglądali i w ogóle. Więc tak, grałem w tego Herosa 1. Z powodu formatu komputera usunął mi się zapis, a format był wręcz konieczny, ponieważ normalnie nie mogłem uruchomić kompa, naprawdę nie wiem, co się stało. Nie miałem po prostu nic, wszystkie te zapisy i filmy, nie wiem, jakieś te różne moje dokumenty, co tam miałem, wszystko się usunęło i nigdy już do tego, nie wiem, jakby nie powróciłem. I miałem taką później przerwę, w ogóle jak mi się nie chciało, już odpuściłem sobie, że tak powiem. I usunął mi się ten zapis, tam w którymś filmie chyba o tym nawet wspomniałem, że mi się ten zapis usunął. I przerwałem tą serię. Po prostu, nie wiem, chciałem jakoś tak, chcąc, nie chcąc, no musiałem jakoś przerwać to. No i cóż, żeby to jakoś, nie wiem, rozpocząć, bo później ta wena naszła, no to rozpocząłem Trójkę, bo też mnie pytaliście. I zaproponowałem wam później te mapy losowe, czy kampanie i powiedzieliście, że kampanie macie do dziś. Także dokończę Trójkę do końca i obiecuję wam, że rozpocznę od tego momentu, gdzie skończyliśmy jedynkę, dokończę jedynkę. Heros Trójka dzieli się na trzy części: Odrodzenie Erafi, Cień Śmierci i Ostrze Armagedonu. Odrodzenie Erafi niedługo się kończy, za jakieś może, nie wiem, z 10 jeszcze odcinków pewnie, albo z 15. Ostrze Armagedonu i Cień Śmierci też nie potrwają długo, także spokojnie ogarniemy sobie to wszystko, także jedynka będzie na pewno dokończona. Wiem, że nie chcę tego robić, ale na pewno też w czwórkę zagram, mimo że nie przeszedłem żadnej kampanii czwórki, zagram w to i spróbuję ją przejść. No i oczywiście jeszcze dwójkę wrzucę, no bo jeszcze dwójki brakuje. No i piątkę też oczywiście powoli już kończę, znaczy nie, no jestem w połowie gdzieś w piątki. I jeszcze zostają nam w zasadzie Dzikie Hordy i Kuźnia Przeznaczenia. Oczywiście te części też przejdę. Jeżeli chodzi o inne gry niż Heros, to już wam teraz mówię, że będzie kontynuacja, znaczy cały czas będzie trwał Batman Arkham Asylum i Batman Arkham City oraz Team Fortress 2. Orc Must Die to był taki, wiecie, coś w stylu Longshot, czyli taki rzut oka, jak ja to nazywam. Czyli po prostu gram, jeżeli gra mi się nie spodoba, a nie wiem, kiedyś tam może jeszcze do niej wrócę, czy coś takiego, to sobie robię taką naprawdę miniserię, wiecie, tam nie wiem, 2 odcinki, 3-4 i tak sobie gram, tak wiecie, oceniając ją troszeczkę i tak wiecie, sprawdzić, jaka ta gra jest. I jeszcze tam wrócę oczywiście do Theme Park World, ci, którzy oglądali, to na pewno wiedzą, o co chodzi. No i tam do innych filmików, no czy tam jeszcze pamiętam Happy Wheels nagrywałem, to może do tego też wrócę, ale to troszeczkę później. No i tak ogólnie, to by było z takich informacji ogólnych, że tak powiem, tak co się działo, dzieje i będzie dziać. Także pamiętajcie, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to możecie śmiało pisać tutaj, a jeżeli naprawdę jakoś macie jakieś takie większe coś pytanie, czy coś, nie wiem, o czymś pogadać, czy
nie wiem, coś w tym stylu, to możecie śmiało na prywatnej wiadomości, jeżeli nie chcecie jakoś to dawać na forum, czyli po prostu, wiecie, na widok publiczny. Także dzięki wam wszystkim za wysłuchanie, ja jestem Krupier i do zobaczenia w kolejnych filmach i audiologach. Na razie, trzymajcie się, cześć!